Moja wizja życia jest taka, że chcę, żeby to, co ja robię, naprawdę coś zmieniało. W zasadzie nieważne w jakiej skali, mikro czy makro, można myśleć globalnie, działać lokalnie. Natomiast chcę, żeby moje działanie miało na coś wpływ, zmieniało coś, ale przede wszystkim, żeby zmieniało życie ludzkie na lepsze. To, co można już teraz robić lokalnie, po prostu zazwyczaj jest ciężką pracą. Czyli wolontariat, czyli chodzenie do domów dziecka, chodzenie do miejskich ośrodków pomocy społecznej, chodzenie do hospicjów. Od nauczycieli rozpoczyna się praca. Od nauczycieli, którzy na swoich lekcjach potrafią inspirować, potrafią zaciekawiać i przede wszystkim przekazują tą niesamowicie istotną wartość. Wartość tego, że trzeba coś działać, inaczej nic się nie stanie. Oczywiście. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale lub bezpośrednio. Z tej strony Agata Kępa i dzisiaj rozmawiam z... Bruno Widawskim, cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Tobą rozmawiać. Też się bardzo cieszę. Będziemy rozmawiać o partycypacji młodych, bo właśnie Bruno jest przykładem takiej młodej osoby, która aktywnie działa, ale też w tych swoich działaniach podejmowałeś tematykę partycypacji młodych, rozwoju społecznego, rozwoju talentów, talentów przywódczych. Więc tak może na sam początek, czym dla ciebie jest partycypacja młodych i czy jest istotna? Tak, partycypacja młodych jest terminem, który ja bym zdefiniował jako nieustannym poszukiwaniem nowej drogi na robienie różnych rzeczy. Cały czas na świecie jest wymiana pokoleń, gdzie wchodzą nowe pokolenia, starsze, które wypracowały całkiem czasem dobre, całkiem czasem złe rozwiązania odchodzą. Natomiast partycypacja młodzieży nie oznacza, myślę, tylko partycypacji w sferze społecznej czy też politycznej, bo myślę, bardzo często się tylko i wyłącznie o tym mówi. Natomiast no, partycypacja młodzieży to jest udział całej młodzieży, całego młodego pokolenia po prostu w życiu i w sprawach, które się dzieją na świecie, w różnych kierunkach medycznych, inżynieryjnych, społecznych, humanistycznych, ścisłych, w tych wszystkich kierunkach, gdzie młodzi ludzie dopiero wchodzą najczęściej na rynek pracy, a czasem po prostu dojrzewają i zaczynają nabierać różne umiejętności, i oni wchodzą w te działy życia, które są dla nich pasjonujące. I myślę, że ta partycypacja oznacza przede wszystkim nabieranie doświadczenia, uczenie się tego, czego szkoła czasem i bardzo często nie umie tak dobrze przedstawić. To jest nieustanna nauka, ale też od razu przenoszenie tej teorii w praktykę, ponieważ zadaniem, myślę, młodego pokolenia jest szukanie cały czas nowych rozwiązań, nowych możliwości zrobienia czegoś, aby po prostu to funkcjonowało lepiej. Nasz świat obecnie potrzebuje takiej partycypacji młodych, która jednocześnie trzeba zaznaczyć, ta partycypacja potrzebuje działania osób ze starszych pokoleń, które mogą ją pokierować, które mogą ją mentorować, które mogą po prostu pomóc jej wyjść na własne i pomóc jej stworzyć nowe rozwiązania po prostu dla świata. Czy jest istotna partycypacja młodych? Myślę, że już odpowiedziałem, że jest wybitnie istotna. Jednak Tak. myślę, nie można się skupiać tylko na samej perspektywie tej siły młodych, ponieważ uważam, że ta siła jest duża, ale bez odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia, bez poprowadzenia, to jest niestety kolos na glinianych nogach, który może niestety zrobić więcej szkód niż korzyści, pomimo najlepszych chęci. Dlatego partycypacja jest niesamowicie istotna, ale to musi być kompletny proces. Ważne to, co powiedziałeś, że tak naprawdę ta polityka młodzieżowa jest w ogóle częścią szerszej polityki, polityki w ogóle, a partycypacja młodych jest też częścią po prostu partycypacji ludzi ogólnie. Osoby młode, młodzież może się dzięki temu też uczyć, edukować, ale nie można zapominać o tym, że przy tym wszystkim bardzo ważne jest wsparcie osób starszych, które po prostu
są bardziej doświadczone, mają większe doświadczenie i dzięki temu ten kolos, o którym powiedziałeś, może stać nie na tych glinianych nogach. Na pewno bardzo ważna jest tutaj rola szkoły. Też o tej szkole już trochę tutaj wspomniałeś. Niestety nasza szkoła stawia zwykle nie na jednostki, a po prostu na jakąś określoną grupę i przeciętność. Obowiązują wszystkich te same zasady, no i trudno jest stawiać tak naprawdę na edukację z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji, zwłaszcza jeśli w klasie potrafi zasiadać 30 kilka bardzo różnorodnych osób. Jak możemy się starać jako społeczeństwo rozwijać talenty młodych osób, pomagać im właśnie też zwracać na nie uwagę, tak żeby też przez te talenty społeczne młodzi chętniej partycypowali w życiu społeczeństwa? Dyskusja na temat tego, jak edukacja powinna wyglądać, jest już dyskusją bardzo, bardzo długą i bardzo trudną. I myślę, że dla mnie trudno byłoby się wypowiadać tak szeroko i elokwentnie, ponieważ wiem, że są osoby, które na pewno mogą to przedstawić lepiej. Natomiast ja mogę powiedzieć coś z mojego ogródka, z mojego własnego doświadczenia, jaką ja mam wizję na to, aby szkoła funkcjonowała. Ja chodziłem przez 3 lata licealne do szkoły, która naprawdę pomogła mi rozwinąć skrzydła. Zauważyłem przede wszystkim, że to odbywało się po pierwsze na mojej własnej pracy, po drugie na moich własnych umiejętnościach, jak ja potrafiłem siebie tak zwanie sprzedać, ale przede wszystkim opierało się to na życzliwości i chęci pomocy i rozwoju innych ludzi, którzy byli no, w zasadzie w procesach decyzyjnych tego, gdzie ja mógłbym się szkolić, gdzie ja mógłbym nabywać doświadczenie, gdzie mógłbym pracować. I myślę, że przede wszystkim w szkole, która jest w moich marzeniach, każdy uczeń powinien mieć możliwość indywidualnego rozwoju poza przedmiotami szkolnymi. Ja wręcz myślałem szeroko nad tym, aby w mojej własnej szkole opracować specjalny program dla osób, które na początku te osoby by wykazywały, że mają po pierwsze ogromne zainteresowania i pasję do tego, co robią, ponieważ ta pasja jest tak niesamowicie ważna. I po drugie, mają chęć rozwoju swoich własnych zainteresowań, chcą się rozwijać, chcą nabywać doświadczenia, chcą się po prostu uczyć, jak daną rzecz robić dobrze. I chciałem dla nich przeprowadzać, no, teraz jest bardzo wiele akademii, szczególnie akademii przywództwa. To jest też również temat rzeka na temat samych zdolności przywódczych. Natomiast ja uważam, że nie potrzebujemy tak dużo przywódców, co potrzebujemy specjalistów. Potrzebujemy specjalistów, którzy będą potrafili wykonywać swoją robotę bardzo dobrze, ale jednocześnie będą mieli na tyle holistyczne podejście do rzeczy, które robią, szczególnie jeżeli mówimy o kwestiach społecznych czy politycznych, że będą umieli spojrzeć na problem wieloaspektowo. Nie będą się tylko skupiać na swojej własnej wizji, tylko będą umieli ten problem konsultować i cały czas się zastanawiać, czy ta droga, którą się obrało, jest dobra. I myślę, że potrzeba indywidualizacji edukacji co do odpowiednich potrzeb i pasji danego ucznia, czy uczennicy, czy osoby uczniowskiej jest najważniejszym wyzwaniem, jaki stoi przed szkołą. Ponieważ widziałem w swojej własnej klasie, w swoim własnym roczniku osoby, które miały ogromną pasję do różnych rzeczy, ale które cały czas pozostawały w tak zwanym cieniu, robiąc cały czas zadania domowe, chodząc na absolutnie wszystkie lekcje i no, zostawiając tą pasję troszeczkę na boku. Ja zawsze pamiętam, jak się frustrowałem absolutnie, gdy akurat udało się zorganizować spotkanie z osobą, która mówiła na temat sztucznych inteligencji, z Arkiem Klejem, bardzo polecam.
I pamiętam, jak próbowałem zaprosić kilka osób, które myślałem, że ten temat może zainteresować. I rozmowa przebiegała zazwyczaj tak, że ja im mówię: hej, słuchajcie, są bardzo fajne warsztaty. No, co prawda, one są w terminie lekcji, no ale no cóż, no, myślę, że jednak korzyść z tych warsztatów, które są jednorazowe i dosyć wyjątkowe, jest absolutnie większa. No i niestety bardzo często te osoby mi odmawiały, mówiąc, że muszą odrobić zadanie domowe. Myślę, że najważniejszą kwestią jest to, żeby nie omijać szans, które przychodzą, które są tworzone, żeby umieć zidentyfikować te szanse, a następnie, pomimo trudności, chociaż oczywiście wiadomo, że nie każda sytuacja na to pozwala, to jednak pomimo trudności spróbować wykorzystać te szanse jak najlepiej się da. Dać siebie po prostu wszystko. Sama pamiętam, że jak opuszczałam lekcje w liceum, to bardzo często tak naprawdę w tym momencie byłam albo w Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej, w Miejskim Centrum Kultury, działając po prostu poprzez Młodzieżową Radę Miasta i rzeczywiście możliwość takiego podejmowania wyboru, co oczywiście też w szkole wiązało się ze stratą. W pewnym sensie jest bardzo istotna, bo rozwijamy się nie tylko poprzez szkołę, chociaż ta wartość edukacyjna szkoły jest też na pewno bardzo wysoka, ale także poza nią. Sam jesteś przykładem osoby, która tak naprawdę od lat rozwija się poza szkołą i mówi o tej partycypacji młodych, angażuje się w działania na rzecz bezpośredniego działania demokracji młodych, rozwijania ich talentów przywódczych. No i właśnie działasz głównie w Katowicach, bo też tam w tym momencie się uczysz na studiach, wcześniej chodziłeś do szkoły, mieszkasz w Katowicach. No i jesteś wiceprezesem Stowarzyszenia Nowe Katowice. To, co dla mnie jest na pewno bardzo ciekawe, to jak wchodziłam właśnie na różne profile Nowych Katowic, to zauważyłam, że głównie działają tam osoby młode. Jakie są cele Nowych Katowic? Jak udało wam się zebrać grono osób młodych i jak reprezentujecie jako młode osoby, interesy nie tylko młodych mieszkańców Katowic, ale wszystkich. Szczerze powiedziawszy, moja przygoda w Nowych Katowicach i też przygoda samego mojego rozwoju są bardzo powiązane i główną nauką z tego przeżycia, które nadal mam i nadal działam, jest taka, że ja nadal wiem bardzo mało, ja nadal umiem bardzo mało, nadal się nie orientuję, cały czas się muszę uczyć. Uważam, że to jest duża pułapka pracowania w właśnie organizacjach młodzieżowych. Szczególnie jeżeli już to nie jest zabawa, ale szczególnie jeżeli już imitujemy pewnego rodzaju poważne, dorosłe struktury. My cały czas jesteśmy na tym pograniczu bycia młodym, a bycia dorosłym. I jeżeli już się dostaje awans na prezesa, wiceprezesa, członka zarządu i tak dalej w organizacji, która szczerze powiedziawszy dopiero raczkuje, i jeżeli dodatkowo masz umiejętności miękkie, umiesz się zaprezentować, umiesz się sprzedać, i masz na tyle intelektu, że możesz wyjść z różnych sytuacji, to bardzo często już wchodzi do ciebie taka pewność, że już wkraczasz na tą scenę i w zasadzie masz wszystko, co trzeba. I teraz tylko trzeba ciężko pracować i działać. Ja się wielokrotnie przekonałem, że pomimo moich najlepszych chęci, bardzo często kwestie, w których ja na przykład miałem coś zrobić, w ogóle nie doszły do skutku, ponieważ z jakichś różnych powodów sam nie potrafiłem ich zrobić, nie zrobiłem i była kompletna wtopa po prostu i to zawiniona z mojej winy. I myślę, tego mnie uczy praca w stowarzyszeniu, którego oczywiście głównym celem jest działanie na rzecz młodzieży w Katowicach. Każda osoba młoda, zresztą tak jak po prostu każdy,
ma inne talenty, inne predyspozycje, bo jako ludzie jesteśmy różnorodni. I z jednej strony przez to nie każda osoba chce się angażować aktywistycznie w różne działania społeczne czy w wolontariat, ale na pewno w pewnym stopniu w ogóle angażowanie się w życie społeczne, chociażby przez demokrację bezpośrednią, chodzenie na wybory, jest istotne, bo przez to angażujemy się w to, co nas bezpośrednio dotyczy. Co skłoniło ciebie, nie tylko jako osobę młodą, tylko po prostu jako obywatela, jako człowieka, do zaangażowania się społecznie? I jak myślisz, możemy edukować młodych tak, żeby im uświadomić, że chociaż ta minimalna opcja zaangażowania się w życie społeczne jest warta, bo też dzięki temu będziemy w stanie, jak wpływamy na tą swoją rzeczywistość poprzez wybory, poprzez na przykład demokrację bezpośrednią, dalej później już się rozwijać bardziej różnorodnie. To jest jedno z najważniejszych pytań, które ja sobie cały czas zadaję w mojej własnej, nazwijmy to pracy, w moich własnych działaniach i to, co ja chciałbym podejmować. Pamiętam rok temu w zasadzie, praktycznie dokładnie rok temu, organizowałem przystanek Tour de Konstytucja w Katowicach na Nikiszowców, w przepięknym miejscu. Tour de Konstytucja, może znasz, może pamiętasz, to jest program, który ma na celu właśnie promowanie idei konstytucji, a teraz przede wszystkim promowanie idei chodzenia na wybory. I to było jedno z moich działań, które w zasadzie było takim desperackim wołaniem o to: słuchajcie, jest sprawa, zaangażujcie się, bo to was dotyczy. Natomiast pamiętam, oprócz tego, że taka szeroko pojęta działalność jest moją absolutną pasją, zainteresowaniem, uwielbiam to robić, to jest to też pewnego rodzaju próbą mojego działania, które ma spełniać moją własną wizję życia. Moja wizja życia jest taka, że chcę, żeby to, co ja robię, naprawdę coś zmieniało. W zasadzie nieważne w jakiej skali, mikro czy makro, można myśleć globalnie, działać lokalnie. Natomiast chcę, żeby moje działanie miało na coś wpływ, zmieniało coś, ale przede wszystkim, żeby zmieniało życie ludzkie na lepsze. Ja wiem, to jest bardzo, bardzo ideowe, czasem też idealistyczne podejście, no Tak. ale co mi tam? Jestem młody, mogę marzyć, ale chciałbym, żeby to, co ja robię, mogło zmienić czyjeś życie na lepsze. Nieważne, czy to będzie za pomocą medycyny, prawa, polityki, cokolwiek. I uważam, że to jest mój własny sens życia, który ja sobie nadaję. Moim sensem, moją satysfakcją z życia jest zmiana czegoś na lepsze. I szczególnie jeżeli chodzi o kwestie społeczne, polityczne, tyczy się to wszystkich, ponieważ każdy z nas ma głos, który indywidualnie nie jest słyszany, który, jeżeli jest niewygodny, jest zagłuszany, z którym bardzo często nikt się nie liczy. Natomiast jeżeli będziemy chcieli coś robić, będziemy mieli chęć, siłę, wolę, przekonanie do tego, żeby coś zmieniać, żeby coś faktycznie działać, to wszystkie te działania lokalne prowadzą do tego, jak całość społeczeństwa funkcjonuje. To się przede wszystkim zaczyna od edukacji. Ja miałem takie szczęście, że trafiłem w liceum na wspaniałą nauczycielkę historii oraz wiedzy o społeczeństwie, panią Magdalenę Wieczorek, która też mogła troszeczkę pokierować moje działania, która pokazała mi meandry życia społecznego, za co bardzo dziękuję. Natomiast uważam, że właśnie od nauczycieli rozpoczyna się praca. Od nauczycieli, którzy na swoich lekcjach potrafią inspirować, potrafią zaciekawiać i przede wszystkim przekazują tą
niesamowicie istotną wartość. Wartość tego, że trzeba coś działać, inaczej nic się nie stanie. Oczywiście cały czas wpadamy w pułapki tego, że próbujemy coś robić, oczywiście nic się nie zmienia. Że rozmawiamy o zmianie, tak jak my w zasadzie teraz rozmawiamy, a czasem nic się nie zmienia. To jest moja wielka bolączka, jak faktycznie sprawić, żeby coś, co ja robię, przeszło na realny efekt. I coś, co ja próbuję przekazywać i konsultować z innymi moimi koleżankami i kolegami. Ale przede wszystkim od tej inspiracji się zaczyna. Po drugie, trzeba wiedzieć bardzo często na swoich własnych błędach, na swoich własnych porażkach, na tym, że się zawiedzie multum ludzi, zanim się w końcu dojdzie do wniosku, że potrzeba umiejętności, potrzeba doświadczenia, potrzeba wiedzy do tego, żeby coś realnie zmienić, a finalnie przeświadczenia, że nawet jeżeli wydaje się, że twoje działanie tak w zasadzie niczego nie zmienia, że nadal w mediach widzimy same złe nagłówki, że tutaj przemoc, tutaj agresja, tutaj nieakceptacja, tutaj nienawiść, to jednak swoją własną postawą zmieniamy coś w ludziach. Ponieważ będąc osobą empatyczną, będąc osobą, której zależy, która chce coś robić, naprawdę mamy wpływ na to, jak otoczenie dookoła nas funkcjonuje. Oczywiście możemy chcieć się dalej rozwijać, działać aktywistycznie, działać politycznie, działać społecznie, piąć się po randze aktywności społecznych, politycznych, tworzyć fundacje, udzielać się w mediach, mieć bardzo obfite konta społecznościowe, w końcu mieć kariery, nieczęsto bardzo dobrze płatne. Natomiast do tego trzeba mieć ogromnej wiedzy. A to, co można już teraz robić lokalnie, po prostu zazwyczaj jest ciężką pracą. Czyli wolontariat, czyli chodzenie do domów dziecka, chodzenie do miejskich ośrodków pomocy społecznej, chodzenie do hospicjów i po prostu swoją własną osobą, swoją własną obecnością i tym, że chce się pomóc, chce się działać, i ciężką pracą bardzo często. Można mieć tą satysfakcję, że no co prawda nie pomogłem tej osobie tak, jakbym chciał, ale już sama ta obecność tego, że jestem tutaj, że rozmawiam z tą osobą, że jestem dla niej pewnego rodzaju wsparciem w różnych rzeczach, których bardzo często dla nas są w ogóle niewyobrażalne, już jest wystarczająca. Ja szczerze powiedziawszy, ja tutaj teraz, jak mówię i rozmawiam z tobą, ja się biję z myślami, czy ja nie jestem takim uśmiechniętym chłopcem, który mówi, będzie dobrze, super będzie i w ogóle, ale myślę, że pomimo tego, że cały czas ciężko mi w to uwierzyć, że moja osoba i moja chęć pomocy czasem faktycznie może coś zmienić, że ja nie muszę być wielkim społecznikiem, twórcą fundacji, politykiem i w ogóle, jest to po prostu wystarczające. I dlatego myślę, oprócz działalności edukacyjnej w młodym pokoleniu, które zastępuje stare stereotypy, ale które często oczywiście tworzy też swoje własne stereotypy, swoje własne układy, to jednak, jeżeli będziemy dobrze wyedukowani, jeżeli będziemy mieli umiejętności, doświadczenie oczywiście będziemy nabywać z wiekiem, ale przede wszystkim, jeżeli będziemy zainspirowani, będziemy mieli wizję, będziemy mieli iskrę do tego, żeby wiedzieć, że to, że ja coś zrobię, nawet jeżeli nie widzę, że to coś zmienia, to jednak ma to znaczenie. To jednak się liczy, no bo na czym innym polega życie, jak nie na działaniu jakimkolwiek, żeby coś po prostu zmienić. I myślę, to chciałbym przekazywać, i to trzeba przekazywać dla wszystkich ludzi, w szczególności dla młodych ludzi, którzy cały czas stoją przed różnymi wyborami. Ja też stoję przed ogromnymi wyborami w moim życiu, ale wiem, że o ile będzie mi zależeć na drugim człowieku, będę starać się być empatyczny, to naprawdę jest szansa na to, żeby moje życie i życie innych się zmieniło.
Po prostu. Tyle i aż tyle. Dzięki bardzo. Myślę, że tutaj jest niezwykle, niezwykle energetycznie i optymistycznie i będziemy na tym kończyć. To może jeszcze takie ostatnie pytanie, już naprawdę ostatnie, bo jesteśmy na kanale lub bezpośrednio i rozmawiamy o szeroko pojętym działaniu i demokracji bezpośredniej, więc jakbyś mógł tak powiedzieć w trzech zdaniach dosłownie, czym jest dla ciebie demokracja bezpośrednia? Demokracja bezpośrednia dla mnie to jest przekonanie o tym, że jak mój jeden głos i moje własne doświadczenia życiowe bardzo często w procesach politycznych, w procesach demokracji mogą się w ogóle nie liczyć, to fakt, że łączę się z innymi ludźmi o podobnych przekonaniach w pewną siłę, w pewien ruch i idziemy na wybory. Głosujemy i podejmujemy działalności w naszym samorządzie, w naszym kraju, działania bezpośrednie, to zmienia nasz kraj i dzięki temu wszystkim nam może żyć się po prostu lepiej. Dzięki bardzo. Ze mną po drugiej stronie kamery Bruno Widawski, tutaj z tej strony Agata Kępa. Mam nadzieję, że zwłaszcza z tym tak na pewno mocno pozytywnym, optymistycznym, energetycznym końcem zachęcił Bruno Was do działania albo do zastanowienia się chociaż, czy chcecie się włączyć w różnego rodzaju partycypację i aktywizm. Dzięki bardzo. Bardzo miło mi było Ciebie gościć na kanale. No i trzymam w takim razie kciuki za dalszy rozwój, za nowe Katowice i za Akademię Młodych Katowic. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w działaniu.